Cześć, nazywam się Damian. Na samym początku chciałem serdecznie zachęcić wszystkich do czytania jakichkolwiek lektur i odwiedzić Miejską Publiczną Bibliotekę w Chojnicach, w której to znajdą Państwo dzieci tę oto ciekawą pozycję. Napisał ją Grzegorz Szlanga, a tytuł tej książki to Janek i kot. Jest to opowieść o młodym chłopcu o imieniu Janek i jego niezwykłym kocie. W książce tej możemy znaleźć różne perypetie związane z życiem Janka. Jego pierwsza miłość, jego pierwsza wizyta u stomatologa, czy też pierwsza wizyta w szkole. I różne negatywne emocje, które temu towarzyszą niestety. Ale co jest najistotniejsze, to w tej książce znajdziemy lekarstwo na to, w jaki sposób te negatywne emocje możemy przekształcić w pozytywne emocje i co jest istotne, jak pokonać nasz lęk i stres. Serdecznie polecam.